witam was na dyskusji o amerykańskich horrorach. Oczywiście o horrorach można opowiadać z wielu perspektyw. My mamy dosyć mało czasu, około 40 minut, żeby poznać trochę historię horrorów i co one mają w ogóle wspólnego z Ameryką, z przedstawianiem Ameryki, bo to właśnie będzie nasz temat, prawda? Moglibyście zaproponować inne ujęcia, skupić się na przykład na, nie wiem, horrorze i strachu przed seksualnością, na przykład horrory od dekad, też literatura, dotykają tego źródła horrory i seksualność. Co wypieramy, czego się boimy. Tutaj się skupimy na takim ujęciu, nie chciałbym go nazywać socjologicznym, bo jestem pełną piersią kinomanem, filmoznawcą i krytykiem, nie socjologiem, ale w związku z konkursem, o którym rozmawiamy, konkursem o Ameryce, spojrzymy na te horrory jako właśnie opowieść o Stanach, pewną narrację, historię, która ma pewne główne tematy i pewną problematykę zakrojoną. No właśnie, i też to pytanie, czego boją się horrory, oczywiście jest trochę retoryczne i trochę żartobliwe, żeby przyciągnąć uwagę, ale to jest też autentyczne pytanie. Jednym słowem, dlaczego te opowieści dotykają takich, a nie innych tematów i co też mówi to o strachu, jaki siedzi w samych twórcach, w samych Amerykanach? To jest bardzo ważne. Zaczniemy troszkę od takiej perspektywy gatunkowej, no bo znowu, wybieramy tylko jeden gatunek. To są takie, no w sumie, wykresy popularności gatunków. Zawsze jest problem metodologiczny w takim wypadku, to znaczy skąd bierzemy te dane. Tu są pewnie dane wzięte z IMDb, ze stron internetowych i pokazują popularność, liczbę filmów, jakie głównie w Stanach Zjednoczonych powstawały w odpowiednich dekadach i trzeba podchodzić z dystansem, ale pewne trendy widać, prawda? Na przykład taki trend, że westerny były kiedyś bardzo popularne, tu widzicie lata 60., 70., od lat 80. tych westernów jest bardzo mało. Oczywiście one się pojawiają. Pojawiają się też bardzo ważne westerny, jak chociażby Django, czy właśnie Nienawistna ósemka Quentina Tarantino, ale też wiele innych można wymienić, ale to są takie troszkę rodzynki. Nie ma takiego dużego trendu, żeby na przykład robić w Stanach Zjednoczonych 200-300 westernów rocznie, bo na przykład jest na nie zapotrzebowanie, tak? Zawsze w przypadku kina amerykańskiego kwestia zapotrzebowania, tego co spotyka się z uwagą widowni, jest bardzo ważne, bo to jest w odróżnieniu od systemów na przykład polskiego, europejskiego, to jest przemysł, prawda? To nie jest dziedzina dotowana państwowo, to są wszystko wysiłki producentów mniejszych lub większych, żeby zarobić, a przy tym czasem zrobić coś dobrego, coś wartościowego. No i tutaj właśnie widzimy, że no, horror zdecydowanie zyskuje na popularności. I jak myślę, pomyślimy sobie właśnie o historii kina, o też naszych ulubionych filmach, to tak jest. To horrorów jest coraz więcej i to jest coraz ważniejszy gatunek. Dlatego też chciałem właśnie na horrorach się skupić, ale też chciałbym, żebyśmy myśleli historycznie, znaczy żebyśmy mieli tą perspektywę historyczną, że rozmawiamy o nowych filmach, o filmach z ostatniej dekady. Pewnie podrzucicie mi własne ulubione tytuły z ostatnich lat, ale to wszystko jest gdzieś zakorzenione w tym, co było kiedyś, nawiązuje do tego, co było kiedyś. I właśnie film Uciekaj, którego 25 minut obejrzeliśmy, już w tych pierwszych 25 minutach daje dużo znaków, że on się odnosi do tego, co było wcześniej, że cytuje pewne obrazy, przywołuje je, pamięć o pewnych obrazach. To jest bardzo ważne. No, pierwsza słynna seria horrorów w kinie amerykańskim to były tak zwane horrory Universalu, czyli ze studia Universal, i one w sumie stworzyły podwaliny pod wszystko, co było potem. Późniejsze horrory albo znowu nawiązują do tych samych mitów, na przykład seria Mumia z Brendanem Fraserem. Nie wiem, czy wychowywaliście się na tej serii Mumia z lat 90. Oglądaliście? Animowane skarabeusze i tak dalej. No to oczywiście odnosi się też do tej Mumii z lat 30. Tutaj Frankenstein. Też oczywiście adaptacja literacka, ale to właśnie źródło horroru, prawda? Też nie bez związku z filmem Uciekaj, Frankenstein, czyli nowy potwór, człowiek stworzony przez naukowca w pysze, prawda? Z tą pychą, że ja mogę być jak Bóg, mogę tworzyć życie. Też źródło horroru, no i oczywiście wampiry, Dracula, wampiryzm, te istoty nieśmiertelne, które są nieludzkie w takim sensie, że nie podlegają prawom życia normalnego człowieka. To też jest źródło horrorów. Co ciekawe, tutaj w dwóch rolach, w roli Imhotepa, bodajże czwartego, czyli tej mumii, która wstaje, i w roli Frankensteina Boris Karloff, prawda? Takie wielkie nazwisko horrorów tego czasu. Ale to były zupełnie inne horrory. Mówię o tym dlatego, że to były horrory, gdzie źródło było trochę na zewnątrz, źródło zła, prawda? To były właśnie często horrory kojarzone z potworami, prawda? Ta seria monsterów, tych dziwnych postaci, właśnie jakichś strasznych demonów też czasem. Teraz te nowe horrory często lokują źródło
lęku gdzieś w nas. Bezpośrednim też punktem odniesienia w kontekście rozmowy o horrorach i Stanach Zjednoczonych, prawda? W jakim sensie ten gatunek w ogóle odnosi się do tego, co się dzieje w Stanach, jak to komentuje? To drugim takim punktem, pomyślcie sobie horrory uniwersalu, potwory, pewne też czasem wyśnione krainy, mumia, Egipt, rzeczy pozornie niezwiązane z tym, co się dzieje na bieżąco w Stanach, no ale już kolejny ważny przodek całej serii filmów zombie. Zombie się pojawiały wcześniej, przed rokiem 68 w kinie amerykańskim i nie tylko, w różnych postaciach, ale to George Romero w swoim niskobudżetowym i kultowym, w sensie ścisłym, znaczy rzeczywiście byli ludzie, którzy oglądali ten film dziesiątki, setki razy w latach 70, chodząc do kin, oglądając kina, właśnie filmy kultowe, powtarzali, bo to był też taki rytuał społeczny, prawda? To jest jeden z tych filmów kultowych. To Romero stworzył model nowoczesnej w ogóle figury zombie. Właśnie też kogoś, kto swoją drogą u Romero to jest ważne, że w tym pierwszym filmie wszyscy zombie są biali, prawda? Walczy z nimi czarny bohater. To też jest ważne. Nie wiem, czy ten film widzieliście, to jest żelazna klasyka. Kapitalny, czarno-biały, wciąż bardzo niepokojący film. Jak omawiałem go ze studentami na zajęciach, to pamiętam, że im się podobało, więc może to jest jakaś też wskazówka dla was. No i właśnie widzicie, że już w pierwszych ujęciach, widzicie napisy początkowe, prawda? Pierwsze 3 minuty filmu, już mamy flagę amerykańską. No i to są zawsze takie sygnały dla nas jako widzów, że coś tutaj się dzieje, że to jest nieprzypadkowe, prawda? Oczywiście to jest jakiś zabieg estetyczny, ale na przykład jak widzimy w polskich filmach polską flagę, to ona zwykle też jest po coś, prawda? Nie cytujemy flagi, symbolu narodowego bez powodu. Może to jest proste, ale tutaj się okazuje, że właśnie w pierwszych 3 minutach już Romero daje amerykańską flagę i ten film był bardzo często interpretowany właśnie jako film w jakimś sensie o tym, co trapi Amerykę wówczas. Wojna w Wietnamie, przemoc na ulicach, zamieszki na tle rasowym, na tle równościowym. I to wszystko już było w latach 60. Więc myśląc o tych nowych horrorach... A, no właśnie. Za chwilę przejdziemy do tych współczesnych. Ale teraz takie wspólne pytanie do was i taki wspólny namysł. Każda odpowiedź jest uprawniona i dobra. Po co nam horrory? I to zarówno w takim znaczeniu, dlaczego wy oglądacie horrory, ale też dlaczego uważacie, że ten gatunek ma się tak dobrze. Co w nim takiego jest, że jest dla nas taki ważny? Czy ktoś by chciał dwa słowa powiedzieć? Idziecie na Noc Grozy, się wybieracie? Tak? No, będziemy jeszcze polecać, myślę, że warto. No ale słuchajcie, no, pół sali przynajmniej ogląda horrory. To może prostsze pytanie. Jakie ostatnio horrory oglądaliście i jak wam się podobał? Uciekaj. W całości? 25 minut. A wcześniej? Wcześniej co? Oglądałeś As? Fantastycznie, będziemy o nim trochę mówić. To jest film tego samego reżysera. To nowe, no właśnie, to jest... No to jest pierwszy Halloween, prawda? Właśnie z lat 70., ale ten cykl ma długie życie. Super, super, no właśnie. No i co ci się tak podobało w Us, czyli to my? Klimat taki i ten niepokój, to był, znaczy mało który horror sprawił, że potem się cały czas czuje ten niepokój. Wykreowanie postaci, tajemnica i to mieszanie przeszłości z teraźniejszością. Super, bardzo ważne i to jest dokładnie właśnie to, o czym chciałem powiedzieć, to mieszanie przyszłości z teraźniejszością. To jest perfekcyjnie jakby trochę nasz temat dzisiaj, o tym jak właśnie w nowych filmach amerykańskich ta przyszłość dochodzi do głosu i się odzywa i właśnie niepokoi. Fantastycznie, będziemy mieli slajd, obrazek z filmu To my i wam go polecamy. Jeszcze ktoś jakiś horror widział ostatnio i chciałby się podzielić? Nie wiem, czy to można nazwać horrorem. I like house. Zdecydowanie. Znaczy... To jest dobre pytanie, nie? Nie wiadomo, czy można nazwać. To jest problem zawsze, jeśli chodzi o gatunki, to słuchajcie, zawsze problem. Więc tym się nie przejmujcie. Znaczy zawsze jest ktoś, kto powie, moim zdaniem to nie jest komedia, nie? Często tak jest, że jak jest jedna smutna scena, nie, no to nie jest komedia. Tu jest smutna scena, to nie jest komedia. Albo to nie jest horror, bo tak naprawdę nie ma potworów, to nie jest horror. Więc tym się nie ma co przejmować. Zdecydowanie w tej, powiedzmy, w tym ujęciu, o którym się rozmawiamy, Lighthouse absolutnie, uwielbiam ten film, czarno-biały, nie? Super. No dobra, no i oglądamy te filmy. A może ktoś by się jednak pokusił na taką bardziej ogólną refleksję. Po co? Co nas? No bo załóżmy, oglądamy komedię, może sprawa jest trochę prostsza. Chcemy się pośmiać z ułomności innych. Chcemy się pośmiać z tego, jakie życie czasem jest śmieszne, dziwne. A po co horrory? Proszę bardzo. No na pewno horrory były więcej emocji.
emocji. I też to jest takie dość niecodzienne, bo no, widok, nie wiem, rozlewu krwi to nie jest coś, co się widzi na co dzień. Totalnie. To są bardzo ważne rzeczy. Właśnie po pierwsze to, że na takim poziomie emocji, czy tak afektów, jak się często mówi, prawda, afekty, czyli też takie emocje jeszcze nienazwane, że coś czujemy, jakiś, nie wiem, supeł w żołądku, czegoś się boimy, no nie tylko w kinie, w życiu też, prawda, to horrory nas bardzo na tym poziomie poruszają. No i właśnie druga sprawa, czyli to, że horrory nam oferują jakby obcowanie z przemocą, której na szczęście i oby nigdy nie było w naszym życiu, prawda, jest jakiś taki kanał, jest taka przestrzeń, właśnie sala kinowa, ciemna sala kinowa jest przestrzenią, gdzie możemy zanurzyć się w pewne okropieństwa, które gdzieś tam są w sferze naszej fantazji, których chcemy czasem dotknąć po prostu jako ludzie złożeni, bogaci psychologicznie, ale oby to nie zdarzyło się w naszym życiu, więc taki trochę wentyl bezpieczeństwa. Super. To są fantastyczne wypowiedzi. To jest pytanie otwarte, prawda? Fantastycznie to ujęliście i bardzo dobre też tytuły podaliście. W wypadku tego tematu, o którym mówimy, zdecydowanie horror okazuje się, że jest ważny, żeby właśnie dotknąć pewnych niewygodnych miejsc w kulturze amerykańskiej. To jest jeden z powodów. Pamiętam, nie chciałbym tego redukować do jednego powodu, no ale właśnie, tutaj mamy kilka plakatów filmów, wszystkie wam polecam, też polecajki horrorów też przygotowałem oddzielnie, będziecie mogli sobie do nich dotrzeć, na pewno wam tutaj panowie z DKF Kinochłon pomogą. No ale właśnie ostatnia dekada. Możemy mówić, i to jest właśnie, wyobraźcie sobie, że piszecie, nie wiem, pracę na zajęcia, na język polski, próbujecie zanalizować pewien trend, prawda, podsumować pewne wydarzenie. Okazuje się, że no oczywiście nie jest to łatwe, bo horrorów jest mnóstwo. Widzieliście na tej planszy, że ich jest bardzo dużo. Ja widziałem też tylko pewien wycinek z nich, prawda. Oglądam to, co usłyszę, że jest ważne, że mnie ciekawi, lub właśnie na przykład znam reżysera, więc obejrzę, prawda. Get Out. Obejrzałem Get Out, to, czyli Uciekaj, to obejrzę Us, czyli To my. Tak, te nazwy angielskie czasem wydają się brzmieć lepiej. No ale właśnie tak około 2014-2015 roku pojawiła się pewna grupa twórców, nowych filmowców, młodych, którzy mieli nowe podejście do horroru. Horror był przez długi czas uważany za gatunek mało prestiżowy, będziemy też o tym pokrótce mówić, gorszy w jakimś sensie właśnie dlatego, że nas nurza w tej przemocy, że nie jest tak wyrafinowany jak, nie wiem, dramat obyczajowy, prawda, gdzie mamy wysublimowane treści przedstawione. No horror jest tak właśnie gatunkiem powiedzmy niskim, no ale pojawili się bardzo zdolni filmowcy, którzy zaczęli dotykać pewnych miejsc, prawda. Tutaj wspomniałem o kwestii seksualności, prawda. Widział ktoś, coś za mną chodzi? Z taki horror, tak? Słuchajcie, no też świetny horror, bardzo polecam, przerażający i właśnie opowiadając o nastolatkach, więc o w sumie waszych rówieśnikach i gdzieś ta groza jest gdzieś tam zaszyfrowana w poznawaniu innych osób, w pierwszych kontaktach seksualnych, ale też forma tego filmu, bardzo odważna, bardzo wyraźny styl autorski, to był pewien przełom właśnie w kinie. Bajka czarownica, bajka z Nowej Anglii, chyba taki jest polski. Bajka ludowa z Nowej Anglii, taki tak, The Witch. Z pierwszą rolą Annie Taylor-Joy w ogóle, taką kinową. No może ją znacie z tego serialu o szachach. Jak? Tak jest, z Marcinem Dorocińskim, który właśnie gra w Mission Impossible, dokładnie. To była jej pierwsza rola kinowa. No i właśnie, tutaj może ta opowieść o Ameryce w It Follows nie była tak wyraźna, chociaż ten film nawiązywał na przykład do Halloween, do filmów Carpentera, do tych starych horrorów, ale tutaj mam obrazek, to może od razu wspomnę. Tutaj mamy już zdecydowanie właśnie to, o czym kolega wspomniał. Przeszłość i teraźniejszość, prawda? Współczesny film z 2015 roku reżysera Lighthouse, tak, o którym też wspomnieliśmy. Więc jak widzicie, te nazwiska się powtarzają. Często są reżyserzy, którzy testują różne gatunki, ale są też reżyserzy, którzy po prostu prawie zawsze robią horrory. Jakby to jest ich specjalizacja i oni są kojarzeni z kinem grozy. I tak jest trochę w przypadku Roberta Eggersa, który właśnie zrobił ten przełomowy film, a potem Lighthouse. No i tutaj mamy, cofają nas twórcy do XVII wieku. Mamy pozornie doskonałą, purytańską, bardzo wierzącą rodzinę. No ale właśnie zaczynają się dziać straszne rzeczy. Pojawia się szatan, demony, jakieś dziwne, gadające kozy, z tego co pamiętam. No i oczywiście w końcu krew i przemoc, więc nie mamy czasu, żeby dokładnie w to wchodzić, ale no to jest jeden z tych filmów, które właśnie no mówią coś więcej, chcą powiedzieć, prawda? Jakby no nie bez powodu cofają się do historii właśnie nawet nie Stanów Zjednoczonych, słuchajcie, bo Stany Zjednoczone, może wiecie, powstały
pod koniec XVIII wieku jako państwa, jako państwo, prawda? 13 kolonii. W XVII wieku to jeszcze były kolonie angielskie, to w sumie jest część, jakby kolonia Anglii, prawda, w tym czasie, no ale jakieś źródła tego kraju, źródła tego, co ten kraj trapi. No i tutaj mamy w centrum, mamy rodzinę. Rodzina jest też bardzo ważnym wątkiem tych nowych horrorów. Więc to się zaczyna układać pewną opowieść. Też tutaj Girl Walks Home Alone at Night, znowu, jaki jest polski tytuł? Dziewczyna idąca po zmroku sama, coś takiego. Możecie sobie to sprawdzić. Też kolejny ciekawy przykład, bo film reżyserki o irańskich korzeniach, tworzącej w Stanach. Znowu autorski czarno-biały horror, poruszający też lęki kobiece, wątki feministyczne w bardzo oryginalny i artystycznie ciekawy sposób. No i właśnie Get Out, prawda? Kilka takich filmów, ich jest dużo więcej, które zaczynają nam jakąś taką, zwiastują nową falę, która trwa właściwie do dzisiaj, chociaż może już w jakimś sensie dzisiaj to wygląda trochę inaczej. No i właśnie, czego boją się te horrory? No można spojrzeć, za chwilę przejdziemy do Get Out, można spojrzeć na to tak, że boją się tych rzeczy, które są troszkę nieprzepracowane w społeczeństwie amerykańskim. Czy właśnie chodzi o bolesną historię, o relacje rasowe, o przemoc na amerykańskich ulicach, prawda? To wszystko jakoś tak filtruje, zostaje przefiltrowane do tych fabuł, do tych filmów, do tych horrorów i zyskuje zupełnie nowy kształt artystyczny. Więc dużo jest lęków w samych tych filmach. Żebyście nie wyszli z niczym, żebyście znali takie pewne terminy, może znacie, post-horror się pojawia, prawda? Też nawet w polskiej prasie, czy elevated horror, to jest termin angielski, ale to na polski chyba się czasem tłumaczy nad-horror. Czyli właśnie, znowu dwa terminy, które nam sugerują, że coś tutaj się zmieniło też w naszej rozmowie o samych horrorach jak gatunków, prawda? Jaki jest kontekst? Za chwilę opowiem, dlaczego te terminy mogą być przydatne, na przykład powiedzieć, o widziałem To My, albo widziałem Lighthouse, to jest taki świetny post-horror, w sensie tam chodzi o coś więcej, nie? Czasem warto tego używać, ale dlaczego też to jest czasem niebezpieczne, prawda? Wspomnieliśmy o tym, że horror, na przykład takie horrory Universalu, niski, pogardzany trochę gatunek, uważany za gorszy, rzadko zdobywający Oscary. To jest też taka ciekawostka, że patrząc na Oscary, jakie filmy zdobywają Oscary, też widzicie, jaka jest ta hierarchia prestiżu, powiedzmy, tak? Jak ten prestiż się rozkłada, jakie filmy są uznawane za te, które zasługują na docenienie i takie wyróżnienia, a jakie nie. I właśnie horrory bardzo rzadko. Fakt, że Uciekaj dostał Oscara za scenariusz, Jordan Peele dostał Oscara za scenariusz, był trochę przełomem, prawda? No mamy tylko kilka filmów w historii kina horrorów, które jakoś tak weszły do tego panteonu właśnie wybitnych dzieł. Dziecko Rozmery, które było inspiracją trochę dla Uciekaj, Egzorcysta, filmy, które właśnie były troszkę takie nad, tak? To tak można do tego podejść. Wspomnieliśmy też, że te amerykańskie horrory z ostatnich 10 lat też zachwycają widzów, bo prezentują ambitne autorskie podejście twórców i oczywiście samo autorskie podejście moim zdaniem nie jest samo w sobie, powiedzmy, wartością. Ono jest wartością wtedy, kiedy to jest dla nas jako widzów przekonujące. Kiedy chcemy wejść w ten świat, chcemy do niego wrócić i kiedy właśnie nam zapada w pamięć, jak w przypadku filmów Pilego czy Roberta Eggersa, że te horrory tworzą własny świat. One nie wyglądają jak filmy zrobione od sztancy, nie są to te horrory, które wyście już 100 razy widzieli, możecie przewidzieć każdy ruch, powtarzają tylko pewną formułę. Nie, one szukają, oczywiście one się poruszają w tym świecie, który już znamy jako widzowie, bo na tym polega przyjemność związana z kinem gatunków, że my mniej więcej wiemy, co dostaniemy, ale właśnie to mniej więcej można zawsze zrównoważyć taką pewną małą zmianą, przesunięciem akcentu czy pewnym zaskoczeniem. Więc to jest zdecydowanie też cecha tych nowych horrorów. Tutaj plakat do Hereditary, Dziedzictwo Ariego Astera i innego takiego właśnie głośnego twórcy nowych amerykańskich horrorów. No ale właśnie, tutaj wchodzimy już te ostatnie dwa punkty. Ta sugestia, że horror jest lepszy, kiedy opowiada o czymś ważnym, tak? Czyli na przykład horror, którego nie potrafimy wpisać w tę narrację o Ameryce, że w jakimś sensie byłby gorszy, bo nie ma tego znaczenia społecznego. Tutaj się z tym nie zgadzam, ale niewątpliwie część właśnie tego mitu post-horroru czy nowego horroru wiąże się z tym, że on ma ambicje, żeby mówić o szerszej rzeczywistości, dotykać tematów też społecznych, historycznych, rozgrzebywać pewne rany, a nie tylko poruszać się w swoim obszarze. No właśnie, i nowy horror jako ten, który porusza ważne społecznie tematy, no i tutaj Uciekaj, czy w ogóle filmy Pilego byłyby no takim pewnym wzorcem, prawda? Więc z jednej strony te terminy coś opisują, ale z drugiej strony one właśnie, i tutaj chciałbym takie zastrzeżenie wprowadzić,
sugerują, że te inne horrory są w jakimś sensie gorsze. Ja uważam, że zbędne są takie trochę rozróżnienia, bo liczy się, moim zdaniem, liczy się kreatywność, jakość rzemiosła, to jak fantastyczny sposób nas twórcy w świat filmowy wprowadzają, a horrory zawsze były ważne tak naprawdę. To nie jest tak, że one teraz są ważne od ostatniej dekady, bo jest nowa fala horrorów. To był gatunek, który zaczynamy doceniać i zaczynamy go też używać tak trochę, nie wiem, może w jakimś sensie terapeutycznie, prawda? Tak jak wspomnieliśmy, że przedstawia nam to, co wyparte, to, czego się boimy, to, do czego nie mamy na co dzień dostępu. Więc coś się zmieniło w postrzeganiu horrorów, ale to nie oznacza, że wcześniej horror nie mógł być, no właśnie, jakimś rodzajem nadhorroru, jeśli był naprawdę dobry, prawda? W polskim kinie też mamy bardzo mało twórców, którzy robią horrory tak naprawdę, ale jeśli pomyśli na przykład o Andrzeju Żuławskim, takim bardzo ważnym polskim reżyserze, to on już 50 lat temu robił coś, co można by nazwać właśnie nadhorrorem. Więc z tymi etykietkami ostrożnie, ale chciałem, żebyście je znali, bo one są dość istotne i pojawiają się w dyskusjach. No i właśnie, uciekaj. Jak wam się ten fragment podobał? Może na początek, czy ktoś widział cały film? Tutaj widzę, że mamy solidną ławkę horrorową. To dobrze, no ale właśnie ci, którzy nie widzieli, mają tą przewagę, że możemy się skupić na samym tym początku, właśnie jak film ustawia te konflikty. Co wam się wydaje, o czym ten film będzie? Znaczy, jaka tutaj waszym zdaniem będzie, jakie tutaj ważne będą tematy, czy tutaj fabularnie może się wydarzyć? Możemy sobie pofantazjować. Co dalej się w tym filmie może wydarzyć? Okej. No właśnie, jak rozumiecie w kontekście Stanów, w ogóle w publicystyce, taki termin relacje rasowe, jak w ogóle wy rozumiecie to? Co to znaczy relacje rasowe? Na przykład, że film opowiada o relacjach rasowych. Co to w sumie znaczy? No o tym, tak jakby co wypada powiedzieć na przykład osobie białej, a czego już nie powinien mówić. Jakby i co może zaboleć którąś stronę. Też na pewno. To by było bardziej podchodziło pod poprawność też taką, tak? Rozumianą właśnie, powiedzmy, jak nie ranić innych, okej. Okay. Ale w kontekście Stanów, no to jakie tutaj tematy, na przykład, jakie zjawiska historyczne są ważne? Co tam się działo wcześniej, przed XXI wiekiem, przed XX, że relacje rasowe, to jak rozmawiamy o tym, jak różne grupy współżyją ze sobą w wielkim kraju i tych grup jest bardzo dużo. Jak historia na to rzutuje? Z czym kojarzycie na przykład XIX wiek w Stanach? Czy XVIII? No właśnie. No i teraz sobie właśnie wyobraźcie, że jakby żyjecie dzisiaj w kraju, który ma tą historię niewolnictwa, prawda? I z jednej strony, no historia jest trochę takim mieczem obosiecznym, prawda? Jej już nie ma, to jest przeszłość, ona nie istnieje. No ale z drugiej strony odzywa się do nas. I ja wspomnę o tym, jak w kontekście polskim się odzywa, prawda? My na przykład mamy jako kraj obsesję wciąż na punkcie II wojny światowej, prawda? To było 80 lat temu, ale zobaczcie, jakie żywe to jest, prawda? No więc w kontekście Stanów zdecydowanie niewolnictwo, no to jest... trudno tutaj szukać analogii. Czasem się szuka, na przykład w Polsce, nie wiem, czy z tym się spotkaliście, szuka się analogii między niewolnictwem XIX-wiecznym w Stanach, a na przykład sytuacją polskich chłopów, prawda? Nowe prace historyczne podejmują te wątki, ale trudno tutaj szukać jednoznacznych analogii. Natomiast ten temat się czasem pojawia bardziej, a czasem mniej. Czasem znika w dyskusji, w debacie po prostu. Dzisiaj jest wyjątkowo żywy, prawda? Więc Uciekaj jest filmem, który powstał w kraju, który wciąż jakoś próbuje ułożyć sobie jakby życie z tą pamięcią o niewolnictwie, z tym, jakie są skutki tego niewolnictwa. Tak, bardzo dobrze. Co jeszcze w Uciekaj przykuło waszą uwagę? Jakieś sceny, wątki, o czym to jeszcze będzie? No ta Rose, która właśnie jakby nie uważa, że ktoś jest czarny, właśnie to jest coś innego, że nawet nie mówi rodzicom. Tak, no właśnie, no tutaj... To też się właśnie z tym łączy, dokładnie. Jakby jak tutaj się zachować, tak? Znaczy, co uznajemy za normalne, co uznajemy za zwyczajne, niewymagające komentarza, a co jest wyjątkowe, tak? No to, to jest temat do dziś żywy i też oczywiście związany z tym, że no kiedyś było absolutne, nawet, słuchajcie, niewolnictwo zniesiono w Stanach prawie 160 lat temu, no ale segregacja rasowa była w tym kraju bardzo długo. No i to wciąż działa do dzisiaj, prawda? No niewyobrażalne jest, że na przykład w latach 30. XX wieku, kiedy w Hollywood powstawały horrory Universalu, no zdarzyła się taka sytuacja, że po prostu biała córka przychodzi z czarnym do domu i mówi, no to mój chłopak, prawda? To są pewne rzeczy niewyobrażalne. Dzisiaj one są wyobrażalne, one się dzieją,
ale wciąż pamięć o tym, co było i jakie to wywołuje skojarzenia, jakie stereotypy, jest żywa. Bardzo dobrze. To zdecydowanie w tym filmie jest. Wspomnieliśmy o rodzinie, no to też właśnie ucieka, jak potem zobaczycie, to też jest film o rodzinie. No mamy tutaj, jesteśmy wprowadzeni i zobaczcie, to jest też ciekawe, myślę, dlatego też ten film tak działa, że my w jakimś sensie jesteśmy w tej samej pozycji co Chris, co ten główny bohater, prawda? My tak samo poznajemy tych ludzi, którzy się nawzajem znają, jak on. My ich wcześniej nie znaliśmy. No więc właśnie to są pewne wątki dotyczące rasy, ale też klasy, nierówności ekonomicznych, prawda? No niewątpliwie, no nie każdy w Stanach tak pięknie mieszka, nie każdy ma tyle pieniędzy. To jest może pewna ułuda, do której nas filmy przyzwyczaiły, ale nie, gwarantuję wam, też jako turysta, człowiek, który trochę tam studiował, jakby na własne oczy widziałem, że to jest pewna fikcja, którą filmy produkują, nie tylko zresztą filmy. No i ten wątek tutaj też jest poruszony, prawda? Tego, że ci biali mają tak dużo pieniędzy i to od razu widać i że właśnie mają czarnych służących. Tak, potem zobaczycie, że to jest dużo przewrotek, że ci czarni służący może nie są po prostu czarnymi służącymi, że tam się dużo dzieje, ale w taki nas trochę ten film wprowadza nastrój, no i porusza pewne tematy, które no właśnie dzisiaj są bardzo żywe. Właśnie dyskusja o, tak jak wspomnieliśmy, o relacjach rasowych, o nierównościach ekonomicznych w Stanach i wiele horrorów porusza te wątki, czy właśnie o rodzinie, czy rodzina jest dzisiaj, powiedzmy, silną, zdrową komórką amerykańskiego społeczeństwa, czy nie, jakie wyzwania stoją przed rodziną i też tak naprawdę no, jak rozmawiać o amerykańskiej rodzinie w bardzo zmieniającym się świecie. To są też bardzo żywe wątki. Zwykle w tych nowych horrorach one są ujmowane bardziej psychologicznie. Znaczy nie ma tak oczywistych odniesień rasowych, na przykład w Hereditary dziedzictwo. Mamy jakieś traumy, jakąś przeszłość, jakąś pamięć o babci, która może zrobiła coś strasznego, albo my jej coś strasznego zrobiliśmy. Ale te wątki są bardzo ważne. No właśnie, i wspomnieliśmy tutaj, kolega w sumie narzucił ten temat wiodący, to właśnie jak przeszłość się łączy z teraźniejszością. No i to jest bardzo ciekawe, jak już nawet w tym otwarciu, w tych pierwszych 25 minutach, gdzie taka jest siła obrazów, obrazy tak działają w bardzo nieprzewidywalny sposób. Dlatego też chciałem, żebyśmy zobaczyli teledysk, o którym za chwilę wspomnimy, bo on, oczywiście mamy słowa, to jest piosenka, ale też siła tych obrazów jest tak duża, że porusza naszą wyobraźnię w jakimś sensie, porusza też naszą pamięć. No i tutaj oczywiście w ostatnich latach też dużo dyskutujemy w ogóle o historii amerykańskiego kina i o tym, jakie obrazy w tym kinie były. No i Jordan Peele w tych pierwszych 25 minutach już przynajmniej dwa takie ważne filmy właściwie formacyjne dla amerykańskiej świadomości przywołuje. Cały wątek, prawda, czarnych służących odsyła nas no, do jednego z najsłynniejszych filmów. To jest akurat... Piękne jest to, że Hattie McDaniel dostała Oscara za swoją rolę czarnej służącej. To był moment piękny, wyjątkowy, bardzo rzadki. Potem dopiero Sidney Poitier dostał nagrodę aktorską dla Afroamerykanina. Więc to było rzadkie, ale to jest znowu, to jest film, który dzisiaj jest bardzo niewygodny. On się pojawia w dyskusjach, znowu, film stary, prawda, Przeminął z wiatrem, adaptacja bardzo długiej powieści. On odżywa znowu, kiedy właśnie próbujemy zmierzyć się z tym, jaki kino miało też udział na przykład w powielaniu stereotypów, prawda? Więc to widzowie amerykańscy oglądający Uciekaj i widzący czarnych służących, dbających o to, żeby białym właścicielom było dobrze, to zdecydowanie nas w tym uniwersum właśnie tych stereotypów rasowych bardzo, bardzo zakorzenia. A druga rzecz, o której wspomnieliście, no to właśnie kwestia tego czarnego chłopaka, który przychodzi do białej rodziny, prawda? Dla Amerykanów, którzy też trochę filmów obejrzeli w życiu, no jest oczywiste, że to jest jakiś rodzaj współczesnej wariacji na temat filmu Zgadnij, kto przyjdzie na obiad, czy parodii może, bardziej takiej złośliwej parodii tego filmu. Bo to był właśnie, widzicie, mówiliśmy o tym, że dzisiaj to już nie jest nadzwyczajne, to już nie jest nic dziwnego, natomiast wciąż to jest trudne z racji tego, że ta historia relacji rasowych jest taka trudna. No i to był film, który w sumie już w momencie premiery był zarazem troszkę przełomowy, a zarazem już troszkę przestarzały. Film właśnie ze wspomnianym Sidneyem Poitier. Teraz jest fantastyczny dokument w ogóle na Apple TV dostępny o Sidneyu Poitier, takiej bardzo ważnej figurze amerykańskiego, afroamerykańskiego kina. Już wtedy Sidney Poitier miał Oscara i właśnie to jest film o tym, sam tytuł sugeruje, Zgadnij, kto przyjdzie na obiad. Niezapowiedzianie, partner białej dziewczyny się zjawia w domu liberalnych państwa, prawda? Właśnie liberalnych w kontekście amerykańskim oznacza takich, którzy no, nigdy nie brzydzą się rasizmem, prawda? Brzydzą się uprzedzeniami, oni są liberalni,
postępowi, oni wierzą w rasowy progres, w to, że to wyrównywanie szans jest możliwe. No i właśnie ten film, zgadnij, kto przyjdzie na obiad, no, pokazuje to zdziwienie, prawda, tych państwa, którzy dowiadują się, że no właśnie no, nasza dziewczyna ma czarnego chłopaka. Oczywiście problem z tym filmem, jeden z kilku z takich wątków, które mogą nam dzisiaj się wydawać dziwne, to to, że w latach 60. widzicie, no to jest świeżo po oficjalnym zakończeniu w ogóle segregacji rasowej w Stanach, to było w 64-65 roku, więc od razu po, jakby na świeżo, no problemem jest to, że ten bohater musi być takim chodzącym ideałem, prawda? On jest najlepszym doktorem na swoim roku, jest perfekcyjnie ubrany, bardzo przystojny, jest chodzącym ideałem, prawda? To nie jest trochę, to nie jest żywy człowiek, który może przyjść do nas na obiad, to jest pewien ideał nowego Afroamerykanina właśnie tej ery po ruchu na rzecz praw obywatelskich, po właśnie zniesieniu segregacji. No i ten film się odzywa w zupełnie innych, prawda, czasach. W roku 2017, po prezydenturze Obamy, o czym też za chwilę wspomnimy, kiedy chcemy inaczej o tym rozmawiać, prawda? Bez takiego słodzenia, idealizowania i zaokrąglania kantów, ale to, o co mi chodzi tutaj w przywoływaniu tych dwóch filmów, które też warto znać, bo to są absolutne klasyki, to, że ta historia jest ciągle żywa. Też historia kina, historia reprezentacji, tego, jak te obrazy powracają. No właśnie, a co sądzicie o tej scenie? Dlaczego mamy tę scenę w 10 minucie filmu? Jak myślicie? Jak to przedstawić, że rasizm wciąż jest jakby? Że to nie znika, że zostają te stereotypy? A konkretnie na przykładzie tej sytuacji? No, takie uważanie czarnych za tych gorszych, złośliwych, że to... Jakby, że może ta biała kobieta chroni tego swojego czarnego chłopaka. Ja to uznałem tak, że ludzie są po prostu już przewrażliwieni. I tylko jeżeli policja albo ktokolwiek robi coś z ludźmi, którzy są czarnej karnacji, to ludzie to już odbierają jako rasizm. On by chciał po prostu wylegitymować. Aha. Miał, wydaje mi się, do tego pełne prawo. Można tak na to spojrzeć. No ale właśnie, jak myślisz, dlaczego... Dlaczego policja jest nacenzurowanym tak w Stanach? No bo to powiedzmy, że tutaj mówisz o pewnej niechęci do policji, ale skąd ona się bierze w kontekście amerykańskim? Jakie są fakty, na bazie których możemy to sformułować? Dlaczego tak ludzie są, powiedzmy, przewrażliwieni niektórzy? Przez to wydarzenie, jak No konkretnie, jakby chodzi tutaj o przemoc policji, prawda? No my mamy ten komfort póki co, to jest w sumie trochę niesamowite. No pomyślcie sobie, chodząc ulicami Augustowa czy ulicami dużych miast, no nie boicie się, że po prostu policja was zastrzeli, prawda? W Polsce to się w sumie nie zdarza. Też przez to, że nasza relacja z bronią jest dużo inna. Na szczęście broni jest w ogóle dużo mniej. No ale w kontekście amerykańskim przemoc policji jest czymś absolutnie realnym, prawda? Oni mają w sumie... Też poprzez różne struktury jest też pewna bezkarność z czasem w zadawaniu przemocy. Nie tylko czarnym, też innym mniejszościom, białym oczywiście. Ale tak się składa, że twarde dane nam mówią, że no statystycznie no jakby nie ma żadnej po prostu równości i proporcji w zakresie tego, jak właśnie czarni są traktowani przez policję. Więc tutaj można spojrzeć na to tak, że to jest pewne przewrażliwienie, no ale też można spojrzeć na to tak, że jest jakieś uprzedzenie w samym systemie policyjnym, w samej tym, jak amerykańskie państwo działa, prawda? No i z racji tego, że Jordan Peele jako czarny reżyser, który też, jak możecie z wywiadów się dowiedzieć, on się utożsamia z wieloma tymi kwestiami, dla niego to są ważne sprawy, on mówi trochę jako członek czarnej społeczności, no to mamy tutaj właśnie, powiedzmy, zajawiony ten wątek policji, który zresztą powróci potem, prawda? Ale to jest też taka rzecz, która wskazuje na aktualność tego filmu i tego, jak ten horror czy thriller społeczny amerykańskiej rzeczywistości mówi. I ostatni wątek tutaj właśnie, Geta, który chciałem omówić z wami, to te kwestie polityczne, prawda? Że te horrory, nowe horrory powstają w konkretnej rzeczywistości politycznej. Co znaczy, jakby jak interpretujecie to, że on mu mówi, że ja bym głosował na Obamę po raz trzeci? Co to znaczy? Jakby po co on to mówi? Białego, bogatego, rasistowskiego. Aha. Czyli żeby pokazać, jaki jest... Tak, żeby zbudzić zaufanie. Aha, okej. Okay. Ta scena pokazuje, no bo jakby pokazał, że ma czarnych służących, że on żyje w białym domu. No i chcę pokazać, że ja nie jestem rasistą, no. Czyli co tutaj Obama jako prezydent, co on uosabia? Jakie w sumie takie treści? Postęp? Dlaczego?
tak jest takim, jakby jeżeli rzeczywiście ktoś taki powie, że głosował na Obamę, to rzeczywiście wstąp, bo do takie zaufanie to jest takie raczej błaganie o te zaufanie, jeżeli mówi, że no głosowałbym na Obamę. Czyli na czarnego prezydenta, tak? Mhm. Tak, tak, absolutnie. No tutaj mamy pewne takie, bo coś w rodzaju takiego warsztatu, prawda? To jest warsztat, no bo wychodzimy z podobnych pozycji. Znaczy, nie wiemy, analizujemy tylko to, co widzieliśmy, nie wiemy, co będzie dalej, ale też no, na tym polega kino, że właśnie często ustawia nam te pewne oczekiwania, a potem je wywraca. Tak, to jest ważne, macie rację, że jest dokładnie tak, jak mówicie. Powiedzenie, że głosowałbym po raz trzeci na Obamę, to jest właśnie taka, no powiedzmy, wizytówka właśnie liberałów, o których mówiliśmy, tak? I właśnie to już nie jest mój pomysł, ale sam wsłuchamy się w reżysera i mu zaufamy. Nie zawsze musimy ufać twórcom. To, że oni coś mówią w wywiadach, to może być część ich autopromocji. Może troszkę zmyślają, może troszkę udają, ale Peel mówił w wywiadzie, że właśnie zaczął pisać scenariusz, kiedy jeszcze Obama był prezydentem i kiedy zaskoczyło go, że nagle temat rasy się wydaje rozwiązany w Stanach, że właśnie nie ma o czym rozmawiać. I zobaczcie, jaki jest, jak to działa na zasadzie akcji, reakcji, prawda? Mamy czasy Obamy, gdzie niektórym, właśnie liberałom, może niektórym się wydaje, że już wszystko załatwione. Mamy czarnego prezydenta, co prawda z rodziny właśnie częściowo białej, częściowo czarnej. Mamy czarnego prezydenta, no to jest przecież wielki progres. Nikt nawet nie marzył o tym, nie wiem, 20-30 lat temu. A jednocześnie Peel jako twórca za czasów Obamy czuł, że nie, że właśnie jest o czym rozmawiać. Jest dużo problemów, które zamiatamy pod dywan. Więc tutaj w tym sensie ten Obama jest istotny. No i też w ogóle w kontekście amerykańskiego kina i horrorów zawsze jest ważne, w jakim momencie politycznym one powstają. Rzadko tak myślimy o polskim kinie. Na przykład nie mówimy polskie kino czasów Andrzeja Dudy, prawda? Albo polskie kino czasów, nie wiem, Donalda Tuska, tak? Coś nie mówimy w ten sposób. No bo skala jest też mniejsza, amerykańskie społeczeństwo działa inaczej. W historii, jak myślimy o amerykańskim kinie, bardzo często mówimy o na przykład kinie Roosevelta lat 30., tak? Kinie Nowego Ładu, kinie lat 80. epoki Reagana. I to nie o to chodzi, że ci prezydenci tam coś pracują w Hollywood, robią filmy, chociaż Reagan oczywiście był gwiazdą filmową, ale o to, że narracja, jaką prezydenci narzucają czy proponują, opowieść o Stanach, prawda? Obama obiecujący zmianę, obiecujący, że będzie lepiej, że pewne problemy da się rozwiązać, że wyjdziemy z kryzysu finansowego, który wtedy się zaczynał. To jest pewna opowieść o kraju, którą oni narzucają i kino na to reaguje na różne sposoby. Więc właśnie tutaj możemy pomyśleć o Ucieka jako filmie, który był pomyślany w czasie Obamy, w czasie, kiedy rozmowa właśnie o relacjach rasowych trochę zanikała, a premierę miał już za czasów Donalda Trumpa, gdzie cała ta opowieść wypłynęła znowu bardzo silnie. Też częściowo poprzez wypowiedzi samego prezydenta. Więc amerykańscy prezydenci często są też w ogóle takimi ikonami kultury. Oni narzucają po prostu pewną opowieść i bardzo wpływają na klimat też tego, jakie filmy powstają. No właśnie, wspomniany film To My i Jordan Peele potem zrobił, po Uciekaj, zrobił ten film, który wam polecam. Znowu wykorzystując horror, o ile w Uciekaj mamy od razu zaznaczone wątki rasowe, Obama, czarni służący, jakieś nierówności społeczne, no tutaj już właściwie w To My horror jest już po prostu metaforą kraju, sięgającą, tak jak kolega wspomniał, głęboko w przeszłość, wskazującą w sumie, że Stany to jest kraj podzielony po prostu na tych, którzy mają trochę lepiej, na tych, którzy mają dużo gorzej. Więc tutaj dużo wyraźniejsze było podejście ekonomiczne i sam reżyser się śmiał, że właśnie w Uciekaj udowodnił, że rasa to jest najważniejszy problem w Stanach, centralny, zresztą bardzo wiele osób tak uważa, wielu badaczy, że jakby od rasy w sumie się wychodzi, myśląc o Stanach, o problemach i tak dalej, a że w tym filmie pokazał, że w sumie nierówności ekonomiczne są tym źródłem po prostu bolączek tego kraju. I tutaj rzeczywiście to widać, to akurat mamy w głównej roli czarną rodzinę z klasy średniej i wyższej, im się dobrze żyje. No i właśnie dowiadują się, że gdzieś jest jakieś ich odbicie mroczne, że jakieś jest ich sobowtóry, które są dużo uboższe, dużo biedniejsze, są takim trochę w półniewolniczym trybie żyją. Więc znowu niewolnictwo się pojawia w jakiś inny sposób w tym filmie. No i to jest właśnie to jest fascynujące, że ten reżyser wykorzystuje horrory jako właśnie taką platformę, żeby opowiadać o swoim kraju. Niektórych to irytuje jako pewne uproszczenie, prawda? Nie każdy polski film musi być opowieścią o Polsce, prawda? Tak samo nie każdy horror musi być od razu opowieścią o Stanach, ale zdecydowanie mamy dużo argumentów, żeby powiedzieć, że w przypadku filmów Peelego tak jest. Także w przypadku filmu nie, w dużej mierze, on wraca znowu do tej kwestii czarnych obrazów, tam w ogóle
sam początek filmu, wy to będziecie jeszcze pokazywać, czy już pokazywaliście w Iskrze? Ktoś widział nie? Był ktoś na nie? No, to też zwykle jestem na tak, ale tak, na nie warto zobaczyć, bo tam od pierwszej sceny już mamy powiedziane, że jeden z pierwszych obrazów filmowych, jaki powstał, to jest czarny jeździec na koniu, więc znowu to odzyskiwanie historii kina przez Afroamerykanów. Polecam wam, bo te filmy się układają w ciekawą trylogię, bardzo wyjątkową w amerykańskim kinie. Ostatnie dwie rzeczy, jakie chciałem wspomnieć, to no właśnie, ten film o dziewczynie, która wraca nocą sama do domu, tu mamy właściwy tytuł, to jest też część tego nowego zjawiska, czyli horrory reżyserowane przez kobiety. Kiedyś ich było mniej, dzisiaj jest ich dużo więcej. Czy waszym zdaniem to w ogóle ma znaczenie, czy jakiś film reżyseruje kobieta czy mężczyzna? Co sądzicie? No dla takiego widza w sumie nie ma to dużego znaczenia, jak się o tym jakoś bardziej nie pomyśli. Mhm. A jak się porównuje film właśnie stworzony przez kobietę, mężczyznę, można zauważyć zmianę, bo mężczyźni często przedstawiają filmy w inny sposób, gdzie na przykład właśnie jest mniej postaci kobiecych, albo są one tam gdzieś tylko w tle i nie mają jakiejś znaczącej roli. Tak, no tak się to jest oczywiście, mówię, to jest wielka dyskusja. Ja bym powiedział, że to często ma duże znaczenie, wzbogaca bardzo nasze kino. Mamy oczywiście historię wspaniałych filmów o zagrożonych kobietach zrobionych przez filmowców, prawda? Alfred Hitchcock byłby mistrzem właśnie tej formuły, no taki powiedzmy samiec alfa reżyserii, wybitny reżyser, też bardzo kontrolujący i wiele jego najlepszych filmów to są filmy o kobietach w zagrożeniu. Ale tutaj zdecydowanie też krytycy, widzowie wyłuskują pewną zmianę perspektywy. No tutaj widzimy w ogóle, że też te wątki religijne, prawda? To jest, jak wspomniałem, film reżyserki, która pracuje w Stanach, ale o irańskich korzeniach. Kobieta w hijabie, dobrze mówię, tak? Która okazuje się groźną wampirzycą. To nie jest tak, że oczywiście mężczyzna nie mógłby takiego filmu zrobić, pewnie by mógł, ale z jakiegoś powodu często właśnie nie robią tak, jak koleżanka wspomniała, że mamy do czynienia czasem z pewną zmianą perspektywy. Tutaj nie należy tego, myślę, w jakichś kategoriach absolutnych rozważać, że o, zawsze film zrobiony przez kobietę będzie bardzo różny. Nie, na przykład mamy reżyserka Catherine Bigelow, pierwsza kobieta nagrodzona Oscarem, prawda, za film Hurt Locker. No to jest przykład reżyserki, która jest bardzo kojarzona silnie z męskim kinem na przykład, tak? Jakby z męskimi gatunkami tak zwanymi, z kinem akcji, z kinem wojennym i też z horrorem swoją drogą. No ale tak, mamy pewną zmianę tonacji. Na przykład film Buddies, 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 który będziecie mogli zobaczyć na Nocy Grozy. No tutaj nam te zmiany perspektywy pokazuje, że rzeczywiście, tak jak koleżanka wspomniała, często dowiadujemy się więcej o tych bohaterkach. Często one są ważniejsze w fabule. Często też mamy w dialogach inne treści, jednak widać, że to ma pewne znaczenie. Więc mówi się też często właśnie o czymś rodzaju horroru feministycznego, który jakoś tak podejmuje inne tematy. Jest coraz większa grupa reżyserek, które się mierzą z tym gatunkiem, kojarzonym zwykle... Chciałaś coś dodać? Czy nie? Tak? Tak. Moim zdaniem to jest bardzo istotne, jeśli reżyserką jest kobieta, a reżyserem jest mężczyzna, ponieważ no niektóre sprawy są tak, że mężczyzna patrzy takim męskim okiem, a fajnie jest, że czasami można spojrzeć coś na kobiecym okiem, bo często w takich filmach reżyserowanych przez mężczyznę kobieta jest tylko taką ozdobą, ona tam tylko ma ładnie wyglądać, a tutaj w kobiecych filmach te kobiety mają jakieś znaczenie i nie są tylko sprowadzane do ich jakiegoś takiego wyglądu. Absolutnie. To, co powiedziałaś, jest dokładnie taką, powiedzmy, pewnym manifestem właśnie tej feministycznej perspektywy w kinie, tak? Że właśnie tego nam brakuje i absolutnie masz rację. Ja tutaj pozostawiam pole na jakby otwartą dyskusję, ale warto o tym myśleć, warto nie bać się też po prostu takich słów jak horror feministyczny, bo to często ma sens. To nam pokazuje coś więcej i masz rację, że rzeczywiście mamy dużo więcej ciekawych bohaterek. Ja akurat polecam wam taki brytyjski horror Sound Maud z dwoma kobietami w roli głównej. Nie amerykańskim, tutaj o nim nie mówimy, no ale to jest coś fantastycznego, właśnie też zrobione przez młodą reżyserkę i możemy pewnie mówić właśnie o innej wrażliwości i innym spojrzeniu.
Myślę, że tak, zdecydowanie jeszcze przez lata będzie, dopóki też w branży jednak większość horrorów robią mężczyźni, robią faceci. Tak pewnie będzie, więc warto też tych filmów wypatrywać i możecie sobie potem pogadać, czy waszym zdaniem, jak będziecie na Buddies oglądać, czy z jednej strony to jest jakoś film, bo to jest film o młodych ludziach. Swoją drogą... A no właśnie, tutaj mamy plakat, tak. Bo to już ostatni slajd. Film o młodzieży, o nastolatkach, więc z jednej strony, czy jakoś ten film z wami rezonuje, bo on bardzo się wpisuje w ten... tą rozmowę o tej nowej generacji, generacja, jak ona się teraz nazywa? Z? Chyba Z, Zetki, nie? Właśnie ci najmłodsi. No i czy uważacie, że ta perspektywa kobieca czy dziewczyńska w tym filmie jest jakoś istotna? No i też właśnie, już kończąc temat amerykańskich horrorów, polski film zombie się pojawił, prawda? To jest też bardzo ciekawa rzecz. A swoją drogą, a czy mi nie uciekł jeszcze jeden? Miałem jeszcze jeden slajd, słuchajcie, chyba mi gdzieś znikł. Podsumowując tę dyskusję o tym, jak historia w amerykańskich horrorach się powraca do nas, to jest taki bardzo zły polski horror Pora Mroku, który opowiada o tym, jak jacyś współcześnie naziści przeszczepiają swoje mózgi do młodych ciał. I to jest, jak zobaczycie potem Get Out, zobaczycie, że to ma trochę wspólnego z tym, o czym mówi Uciekaj, prawda? Ale w polskim kontekście, tam mamy w kontekście amerykańskim, to są relacje rasowe, pamięć o niewolnictwie, o uprzedmiotawianiu czarnych ciał. Te czarne ciała są oceniane, chcemy je zagarnąć, czy biali chcą je zagarnąć do pracy i tak dalej. A w kontekście polskim, czego boją się te filmy? No boją się cały czas właśnie o tym, że trauma II wojny światowej i tych strasznych nazistów, tak, którzy nam mogą jeszcze dzisiaj zaszkodzić i którzy robią jakieś straszne operacje, więc no horrory też żerują po prostu na tych lękach. A Apokawiksa, no to właśnie jest polski przykład polskiego filmu zombie, gdzieś tam dialogujący z Romero i z tymi dziesiątkami innych filmów o zombie. Myślę, że warto zobaczyć. Czy macie jeszcze jakieś komentarze, pytania do tej, powiedzmy, części amerykańskiej naszej rozmowy? Coś o Get Out, jeszcze jakiś komentarz? To ja mówię o tym, Przeminęło z wiatrem. O, pewnie. To bardziej ciekawostka, ale jakby to była pierwsza aktorka, która dostała Oscara, czarnoskóra, a mimo wszystko do tej pory nadal są kontrowersje, że dostała to za to, że grała jakby niewolnicę. I jakby ludzie umniejszają temu, tak. Mówią, że nie powinna tego dostać, bo promowała coś złego, mimo że to było jakby na czasy, o których opowiadało, adekwatne. A mimo tego nadal są kontrowersje. Tak, tak, te kontrowersje powstają dzisiaj, bardzo dużo się dyskutuje właśnie o tym, że pewne rzeczy, które uznawało społeczeństwo amerykańskie za normalne, czy to było normalizowane jakoś w dyskusji, dzisiaj wypływają, tutaj masz absolutnie rację, no jest też jakiś paradoks w tym, prawda, jakaś taka smutna ironia o tym kraju, że akurat aktorka grająca niewolnicę dostaje Oscara, nie wpuszczona zresztą głównym wejściem na ceremonię Oscarów i tak dalej, no... Ta historia jest ciągle żywa i cóż, no miejmy nadzieję, że będzie więcej dobrego kina, które nam o tym też będzie opowiadać. Bardzo dziękuję za ten komentarz